Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale i albo witam was w ostatnim filmie roku 2023, albo w pierwszym filmie roku 2024, w zależności czy z, wyrobi się z montażem na 31. Mam nadzieję, że tak. W każdym razie witam was bardzo serdecznie. Rok się kończy i ponownie chciałem zrobić jakieś podsumowanie i uznałem, że fajnym pomysłem będzie wziąć nasze dwa główne uniwersa, czyli Gwiezdne Wojny i Marvel i po prostu przegadać sobie je, co się w tym roku u nich działo, czy było dobrze, czy było źle. Dzisiaj odcinek poświęcony Gwiezdnym Wojnom, a za parę dni już na pewno w roku 2024 pojawi się Poświęcony Marvelowi. Miałem w planach początkowo zrobić się dzień po dniu, ale oczywiście jak zwykle tak zwane sytuacje losowe i wyszło jak wyszło. Ale dobra mniejsza z tym, przejdźmy do rzeczy, czyli do gwiazdnych wojen, tylko jeszcze na samym wstępie powiem, że nie o wszystkim tutaj powiem. Po pierwsze, nie będę mówił ani o książkach, ani komiksach, bo mimo tego, że gdzieś tam trochę w tym siedzę i czasem jakieś książki i komiksy kupuję, no to jednak nie jestem w tym tak bardzo zagłębiony, żeby w ogóle o tym się wypowiadać, bo pewnie dużo rzeczy bym pominą. Skupię się tylko na filmach i seriach, i to też nie wszystkich, ponieważ w tym roku pojawiło się aż 5 produkcji, a ja powiem wam tylko o trzech. Nie będę mówił o, bad Batch, bo nie oglądałem Batch, ani drugiego sezonu, ani nawet pierwszego. I trzeba byłoby w końcu nadrobić, bo za trzeci sezon w przyszłym roku jeszcze łów materiały, więc dobrze byłoby to nadrobić i mam to zamiar nadrobić tam w chwili. I nie będę mówił też o Young Jedi Adventures. No bo nie oszkujmy się, no nie jestem adresatem tej produkcji, bo jest to produkcja dla dzieci, więc no po prostu jej nie obejrzałem, jakby to chyba nie jest nic dziwnego. Także w takim razie już bez zbędnego przedłużenia, przejdźmy do rzeczy. I zacznijmy od serialu, do którego najchętniej w ogóle nie wracam, ale no, no siłą rzeczy muszę, czyli trzeciego sezonu Mando. Powiem wam szczerze widzowy, że jak. Dla mnie to w ogóle Mando nie pojawił się w tym roku, tylko jest jakieś kilka lat temu. A tu nagle spada mi się okazuje, że zwiastun, który gdzieś tam sobie omawialiśmy, pojawił się w styczniu. A sam faktycznie trzeci z Mando, który przeze mną omawiałem wszystkie odcinki, pojawił się w marcu i w kwietniu. Ech, mam wrażenie, jakby to było jakieś, nie wiem, 10 lat temu. Tak samo też, nie pamiętając o tym, kiedy on się pojawił, to nie pamiętałem też zbytnio, co tam się działo. I tak się zastanawiam, czemu tak w ogóle jest. I odpowiedź jest prosta. Po prostu było źle. I dlatego o tym zapomniałem. Ale wiadomo, do odcinka trochę sobie przypomniałem nie wszystko, bo też nie chciałem sobie wszystkie przypominać, tylko takie najważniejsze rzeczy. I ponownie. Znałem sobie sprawę z tego, że Manda jest absolutnie o niczym. Przyjrzyjmy się dokładnie. Dwa pierwsze odcinki skupiają się wokół odkupienia Dina. Wracam wtedy na mandal, żeby zanurzyć się w tych wodach i żeby było mu wybaczone, że kilkukrotnie zdjął hełm. Pomijając kwestię, że ten wodek absolutnie nie powinien mieć miejsca, o czym powiem trochę później, no to problem jest taki, że on się kończy już w drugim odcinku. W drugim odcinku Din zanurza się w wodach, tam go Bokata natuje, widzimy mi to załę i koniec. I do tego już właściwie nie wracamy. Tak samo Mandał na jakiś czas w ogóle znika i jakby o tej procie w ogóle zapominam, że ona istnieje. A przez kolejne cztery odcinki, tak szczerze mówiąc, tutaj nie jest w po stanie powiedzieć, co się dzieje, bo dzieją się różne rzeczy. Gdzieś tam coś o Moffie Gideonie dowiadujemy się, bo mamy ten wątek z jest ten wątek na na. w sumie to akurat całkiem spoko wyglądało. Potem walka z piratami na Newał. Potem ten nieszczęsny, najgorszy szósty odcinek, o którym najchętniej bym w ogóle zapomniał, tego odcinka nie ma, wymazujemy on no te nie istnieje. I w siódmym odcinku wracamy do wątku Mandaro i w końcu pojawia się w pełnej krasie Moff Gideon, który z jakiegoś powodu pojawia się dopiero na dwa ostatnie odcinki. Przez cały sezon nie mamy antagonisty. To nie ma absolutnie żadnego sensu, ale nie to jest najgorszą rzeczą. Najgorszą rzeczą jest śmieć. Mofa Gideona, która po prostu jest tak beznadziejna, że po prostu no. No, ręce opadają. Kiedy omawialiśmy zewnątrz Mando, to pamiętam, że wtedy mnie ta śmieć wkurzyła, w ogóle, że ta śmieć miała miejsce. Natomiast teraz uważam, że ta śmieć była jak najbardziej potrzebna, no bo każdy bohater musi kiedyś ze sceny zejść. No i myślę, że zakończenie Mofa Gideona po trzech sezonach Mando jest jak najbardziej okej. Okay. Zwłaszcza, że on w pewnym sensie musiał ustąpić Fraunowi, bo jednak Fraun ma wrócić, no i on ma przejąć stery tego głównego dowodzącego. Ale to nie oznacza, że Mof Gideon ma umrzeć w tak beznadziejny sposób. Przypominam, Mof Gideon został po prostu spalony żywcem. Czy napady nie dało się tego? Tego zrobić lepiej? No, przepraszam bardzo, ale dało się zrobić o wiele lepiej na milion różnych lepszych sposobów. Taki antagonista jak mówię, Gideon zasłużył na godną śmieć, a nie, że po prostu umiera w płomieniach. Więc tak, szczerze mówiąc, to cały sezon wygląda tak. Pierwszy, drugi odcinek gdzieś coś na Mandalor, potem przeskakujemy sobie w różne rzeczy na cztery odcinki, byleby tylko zapchać odcinki, i wracamy na Mandalor na 7 i ósmy. A nie dało się tego zrobić lepiej? Nie dało się zrobić jednego wątku, który trwałby przez cały sezon? Nie dało się. Dało się. Ale czemu tak nie było? Nie mam pojęcia. Jednakże są dwie gorsze rzeczy, które zrobił trzeci sezon Mando. Po pierwsze, sprowadzenie Dina Jaina. Przypominam, głównego bohatera serialu. Serial skupiał się wokół jego przygód, a został on finalnie sprowadzony do roli trzecioplanowej. Tutaj trzy rzeczy. Po pierwsze, wątek z odkupieniem. Ten wątek absolutnie nie powinien mieć miejsca, bo jest on zaprzeczeniem rozwoju postaci, jaki Dean miał przez poprzednie dwa sezony. Zmierza on do tego, że Dean w pewnym momencie odrzuciłby Credo Mandarian i zrozumiałby, że nie warto się tak trzymać tradycji, bo jest to po prostu bezsensowne. No to co się dzieje w trzecim sezonie? Ojmy kompletnie rozwój postaci i wróćmy do punktu startowego i Dean znowu jest takim mandorianinem, jakim był i przez to nie dość, że rozwój postaci, który jest bardzo istotny, to jeszcze Dean w sumie się staje mandorianinem takim jak każdy inny, więc jak on ma się wyróżnić? Jak on ma być tym bardziej istotnym bohaterem, skoro jest tak jak wszyscy inni? No nie da się. Po drugie, wątek z mocznym mieczem. Dean zdobył go pod koniec drugiego sezonu w wace z Mowem Gideonem. No i wszystko wskazało na to, że w takim razie Dean stanie się kłem Mandalian. No bo skoro ma on moczny Miecz, no to on rządzi Mandalianami. Jeszcze to Mitozała, którego spotkali na Mandalorze. No to aż się wręcz prosiło, żeby Dean w pewnym momencie z mocznym mieczem w ręku dojeżdżał Mitozała i po prostu rządził wszystkimi Mandalianami. A co dostaliśmy w zamian? Dean praktycznie miecza w ogóle nie używał i żeby było śmiesznie, to jeszcze mówił, że moczny miecz jest mu za ciężki, co wydaje mi się niemożliwym, przecież moczny miecz nie powinien mieć większej wagi niż. Miecz świetny, a mieć świetny był bardzo lekką bronią. I rozumiem, że Din nie miał nigdy do czynienia z bronią białą, więc mogło mu sprawiać spać problemy, ale mimo wszystko był on dobrym wojownikiem, więc nie powinien mieć aż takich problemów z użyciem mrocznego miecza. A on go praktycznie w ogóle nie używał, a finalnie jest mu udebrany w beznadziejny sposób. Jeżeli miecz miał wrócić do Bokatan, to czemu nie było między nimi pojedynku? Din konta Bokatan waka o miecz. Ja szczerze mówiąc taki pojedynek obejrzał, bo moim zdaniem byłby bardzo emocjonujący. No to nie wyśmy jakiegoś osobego potwora z mandalu, niech on zabierze mieć Dinowi, Bokatan zabierze potworowi i bum, Bokatan Miecz. I nie wiem, już co więcej powiedzieć. No po prostu jestem zły. Ale i tak najgorszą rzeczą jest to, co się w ogóle nie wydarzyło w serialu, tylko coś wydarzyło poza nim. Mianowicie, że nagle zapadła decyzja, że The Mandalorian, Tytuł serialu już nie odnosi się do samego Dina, tylko odnosi do całego Neo Mandalorian. Na jakiej podstawie? Jakby przypominam. To jest serial o Dinie Jarinie, o jego przygodach. Dlaczego w takim razie nagle odnosimy się do Mandalorian? To jest po prostu, wprost odbieranie jemu serialu. Nie rozumiem tego po prostu i mnie to naprawdę, jak to się zadziało, byłem po prostu wściekły. I szczerze, dalej jestem. A nie tygodni został poszkodowany, bo podobny roz spotkał Grogu. Nasz kochany Baby Yoda początkowo grał rolę, no głównie słodkiej maskotki, ale gdzieś tam też ta postać była rozwijana, coś jednak konkretniejszego robił. A w trzecim sezonie, poza paroma momentami, właśnie wspomniałem wcześniej treningu jego na Mandalorianina, i o wątku ze SK66, gdzie mogliśmy zobaczyć Ahmeda Besta w roli Jedek, który ratował Grogu. No to szczerze mówiąc, Grogu został sprawdzony do roli słodki maskotki, gdzie był tu przecież potencjał na zrobienie z niego czegoś większego, czegoś lepszego. To nie, Grogu ma po prostu być słodki, oczywiście jest, wiadomo, i nic więcej nie robić. Czemu? Nie mam pojęcia. I ja szczerze mówiąc zastanawiałem się, dlaczego to wszystko potoczyło się w taką stronę, a nie inną. I te kilka miesięcy temu tłumaczyłem sobie to tym, że zaraz wychodzi Asoka i że trzeba przygotować grunt pod nią, i pewne rzeczy muszą się wydarzyć. A potem, jak obejrzałem Asokę, to tak szczerze mówiąc, te seriale praktycznie nie mają ze sobą związku. Asocy tylko raz pada jakieś wspomnienie związane z Mando, w momencie, kiedy jest wspomniana bitwa z Mofem Gidionem na Mandalu. I nie tylko to, co powiedziałem wcześniej, że trzeba się pozbyć Mofa Gidiona, żeby Fran mógł zająć jego miejsce, ale powtarzam po raz kolejny, dało się to zrobić z lepiej, a nie tak jak zostało to zrobione. Także dlaczego takie decyzje zapadły, Nie mam pojęcia i chyba nigdy się tego nie dowiemy. No może w jakichś kolejnych produkcjach, kiedy faktycznie Asoka z Dinem się spotkają. Może wtedy nabierze to jakiegoś większego znaczenia, ale na ten moment tego znaczenia dla mnie nie ma. Ale dobra, żeby nie było, że tylko narzekam, to trzeci sezon Mado stał bardzo świetnie wizualnie w kontrze do tego, co się działo z Marvelu, bo pamiętam, że często o tym wspominaliśmy, no to po prostu było świetnie. Naprawdę Gwiezdnej wojny tą świetnie wizualnie, a trzeci sezon Mado był tego idealnym przykładem. Także cóż, przed nami sezon czwarty, który też nie wiadomo, co z nim będzie. Czy on w ogóle powstanie, czy powstanie jako sezon, czy powstanie jako film. Nie wiadomo, nie wiadomo co będzie. Ja osobiście na ten moment nie chciałem tego czwartego sezonu, bo po tym co się działo w trzecim, to ja w ogóle nie widzę powodu, żeby wracać do tej historii. Musiałby po prostu być naprawdę dobry pomysł, żeby faktycznie po raz czwarty w tę historię wskakiwać. Ale wskakiwać, ale do serialu. Absolutnie nie chciałem, żeby to był film. No bo tak, w Mando wersji Universe, w zależności jak to mówi, czeka nas jeszcze co? Sketon Crew i chyba drugi sezon Asoki jeszcze ma powstać, ale to nie wiadomo. I dotrzemy potem w końcu do wielkiego finału w wersji filmowej. Więc to byłoby trochę dziwne, moim zdaniem, gdyby nagle pojawił się jeszcze jeden film o Mando. Jak już przenosimy te akcje do kina, to przenieśmy ją je na jeden film. Jeden potężny film. I nie róbmy nic więcej. Całe resztę zostawmy w A to jedno zakończenie. nim jako film kinowy. I nie róbmy nic więcej w kwestii filmów. Wydaje mi się, że trochę odebrałoby to powagi temu filmowi, gdyby pojawił się jeszcze jeden. Więc lepiej, żeby był on jeden i skupić się tylko na nim, jeżeli chodzi o filmy. A cała reszta niech będzie w seriach. Dobra, się przez Mando, więc możemy przejść dalej. Czyli Star Wars Vision sezon drugi. Tu szczerze mówiąc, nie ma zbytnio co dużo mówić. No, Vision sezon drugi jest po prostu dobrą produkcją. Tu musi wszystko być dobrze zrobione, ładnie wygonać i być takie przyjemne do oglądania. I jak najbardziej drugi sezon taki był. Ja przez te około 2 i bo tak, to mniej więcej trwa, bawiłem się świetnie. I naprawdę, w wypadku takiej produkcji nie trzeba nic więcej. Kilka historii takich luźnych, ładnych, fajnych, dajcie nam na te 2,5 godziny. Pobawmy się chwilę, pooglądajmy i tyle. Na no naprawdę, nie ma co więcej mówić. Było dobrze. I tyle. Po prostu. Ja tego zostawmy już Visions i przejdźmy do kolejnej rzeczy, czyli do Asoki. Tu powtórzę to, co powiedziałem w mojej recenzji Asoki: że Asoka, no, miała pomysł bardzo prosty i to się dużo ludziom nie spodobało. Ja osobiście tak nie uważam, bo dla mnie pomysł może być prosty, byle był dobrze zrobiony. A czy tu był dobrze zrobione? Zdecydowanie tak. W recenzji podkreślałem głównie wprowadzenie innej galaktyki i że Fram właśnie tam się znajdował i to bardzo pokazuje, jakim groźnym on jest przeciwnikiem. Facet znajduje się w innej galaktyce, do której bardzo ciężko się dostać i jest to prawie niemożliwe. Jeżeli to nie pokazuje, jakim Fram jest zagrożeniem, no to już nieco. co. A, już wiem co. Oczywiście jeszcze Amiasz Człowców Nocy. Koncept tego, że Fran ma Amię Ożywieńców, jest po prostu genialny. Tego w Gwiezdnych Włanach jeszcze nie było. No tam było tak troszeczkę mało, ale tak w pełni jeszcze nie. I daje to duże pole do popisu, bo dzięki temu Fran będzie naprawdę potężnym zagrożeniem. I aż nie mogę się doczekać tego filmu finałowego, bo czujesz, że to będzie naprawdę potężna bitwa między całą Republiką, tymi wszystkimi postaciami, a odrodzonym Imperium Franem, czy jakkolwiek można to nazwać. Po prostu czujesz, że będzie epicko i naprawdę. No nie mogę się czekać. Nie, nie wiem co więcej powiedzieć. Czy będzie to takie trochę zrobienie Avengers Endgame w Grizzling Wojnach, ale czy to jest złe? Absolutnie nie. ja się po prostu cieszę i ja chcę to zobaczyć. I Asocy trzeba też oddać to, że dzięki niej dostaliśmy kilka nowych wspaniałych postaci, w tym przede wszystkim Bejana i Shin Hati, antagonistów. Jednak swoją uwagę głównie skieruję na Bejana Skora, który był na tyle dobrą postacią, że my po prostu chcemy go więcej. My chcemy drugi sedan Asoki po to, żeby dowiedzieć o czegoś więcej. I nie tylko drugiego Sana Asoki, ale też jakichś innych historii, żeby dowiedzieć o czegoś więcej. Ja sobie pamiętam, jak omawiałem Asokę, to ja mówiłem, że za każdym razem, kiedy Bejan pojał się na Ekranie, to po prostu byłem przeszczęśliwy. Nie mam pojęcia jak to się dokładnie stało, ale został stworzony jeden z lepszych antagonistów, który po prostu jest genialny. I ja chcę takich antagonistów więcej. Chcę więcej obranie skoru i chcę więcej antagonistów na jego miarę. Żeby być tak dobrzy jak on. No mamy oczywiście Fran, ale wiadomo, Fraun już był, więc to nie jest jego debiut. Jest to tylko jego debiut w wersji aktorskiej. I ten debiut aktorski należy do jak najbardziej udanych. Fraun prezentuje się świetnie i jak już mówiłem, czekam na to, aż Fraun będzie robił jakieś kolejne kroki, aż dostajemy ten film, w którym będzie ta wielka bitwa. No po prostu na. Nią czekam. Nie wiem co więcej powiedzieć. Po prostu nią czeka. No i nie zapomnijmy jeszcze o jednym dobrym elemencie tego serialu: czyli powrót Anakina i wycieczka do Wenkonów. Nie mam po prostu na jakiś negatywny aspekt tego wątku. Jak dla mnie było tu wszystko zrobione bardzo dobrze. Anakin powrócił w dobrym stylu. wojny Konów powróciły w dobrym stylu. Wszystko to wyglądało bardzo dobrze. Może trochę bazujące na nostagi, ale czy to jest złe? No i tak i nie. To zależy od punktu widzenia. Jak dla mnie wszystko zależy od ilości. Jeżeli nostagia nie była przesadzona. To było jak najbardziej ok. Czy tu była przesadzona? Wydaje mi się, że nie. A ktoś z Was może na przykład uważać, że było tego za dużo i ma do tego pełne prawo. Ja w każdym razie bawiłem się przez to świetnie. No nie wszyscy uważali tą produkcję za super mega, o tym powiem też troszeczkę za chwilę, ale no po prostu było bardzo dobrze. Ja byłem mega usatysfakcjonowany i chcę więcej. No to teraz takie małe podsumowanie. Czy rok 2023 był dla Gwiezdnych Wojen dobry? I tak, i nie. Jak dla mnie, dwie z trzech produkcji, o których Wam powiedziałem były dobre. No i ok, wygląda to fajnie. 2 na 3 to mamy 66%. Problem z tylko taki, że Asoka nie jest powszechnie ubranym serialem. Dużo osób się Asoka nie podobała, bo była choćby za prosta, albo też z innych powodów, a jak ja kojarzę, to głównie taki jest powód, że Asoka była za prosta, że znowu wróciliśmy do tego samego, czyli mapa i szukanie czegoś i że po prostu chcielibyśmy w końcu zobaczyć coś innego. Ja generalnie tak uważam, że mimo tego, że za niedługo pojawią się filmy, bo już za dwa lata teoretycznie ma się pojawić film OEJ, to mimo wszystko w roku 2024 przydałaby się jakaś taka mega potężna produkcja, żeby to jakoś odżyło, żeby po prostu mieć na czymś skupić uwagę. I czym się po prostu tak ogólnie wszyscy moglibyśmy cieszyć? Pytanie tylko, czy na taką produkcję w roku 2024 mamy szansę? Myślę, że tak. O trzeciej sezonie Barbach, no to się niestety nie wypowiem, bo jak już mówiłem, nie o go na dwóch pierwszych, także, no nie wiem, może ma szansę, może nie, nie mam pojęcia. Drugi sezon jest of the Jedi no, nie będzie taką jakąś potężną produkcją, tam, tak jak będzie trochę stało z będzie dobrze, będzie fajnie, będzie solidnie, po tym co pokazało sezon pierwszy, jestem o to spokojny, a czy ma szansę na stanie się takim gigantem? No nie. I dokładnie to samo mogłem powiedzieć o SketchUp Crew, Będzie dobrze, ty gdzieś czuję, chociaż no, nie. Nie wiadomo, w sumie nie wiem czegoś się spodziewa po skletonku, a ja mam dużą nadzieję, że będzie dobrze. Ale to też nie stanie się takim gigantem. Szansa teraz na takiego giganta upatuje w The Accurate, bo jest to coś naprawdę nowego i fajnego. No, bo tak, wkraczamy w okres High Pubby, który no ogólnie nie wiem jak to dokładnie z nim jest, nie wkraczamy jeszcze w ten okres, ale jest ogólnie on bardzo lubiany i chwalony, że jest to dobry okres i że tam się dzieją ciekawe historie. A więc, skoro tak, to osadzenie seriala w tym momencie jest jak najbardziej dobrym pomysłem. No i kwestia tego, jak ten serial ma być, bo ma się dziać z perspektywy sitów, czyli to jest coś nowego, a to dobrze, jest coś nowego, i daje to że bardzo duży do popisu, bo takiej produkcji w Gwiezdnych Wojnach jeszcze nie mieliśmy, która by w pełni rozgrywała się z perspektywy sitów. A jak dla mnie osobiście, bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często, dzieje się tak, że złoczyńcy są ciekawsi niż bohaterowie. Za przykład z Gwiezdnych Wojen może być wcześniej wymieniony Bejan Skor, albo choćby sam Vader. No są to w końcu złoczyńcy i nie można im odmówić tego, że są ciekawymi postaciami. I dlatego uważam, że The akurat ma szansę stać się takim gigantem. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że ten ser będzie porządnie zrobiony i będziemy mieli się czym cieszyć w tym roku. Czymś naprawdę takim mega solidnym. No więc w takim razie, widzowie, też będzie na tyle w tym odcinku. Dziękuję. Także jeżeli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i... Komentarze wiadomo są do waszej dyspozycji, piszcie co chcecie, pogadajmy sobie, standardowo jak zwykle. No i z okazji życzę wam szczęścia w roku, obu lepszy od poprzedniego i że spełniły się wszystkie wasze marzenia i po prostu żeby było potężnie. I dziękuję wam wszystkim, że spędziliście z nami ten rok 2023, no i mam nadzieję, że my, my, ekipa i wy widzowie w 2024 roku będziemy się świetnie bawić i będą same dobre rzeczy się działy w naszej społeczności. No i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach w roku 2024, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa. pa. Ok, wdaję, miałem już kończyć odcinek, ale jeszcze taka jedna szybka informacja. Ci z Was, którzy oglądają wszystkie filmy Dzień Ekipy, wiedzą, że w roku 2024 kanał Hedosi Plus ma zmienić się w podcast 2.3.2 i mogę Wam zapowiedzieć, że już 3 stycznia, czyli w najbliższą środę, pojawi się pierwszy odcinek podcastu i będzie to odcinek właśnie poświęcony Gwiezdnym Wojną, przyszłości Gwiezdnych Wojen na rok 2024 i też na kolejne lata. Pogadamy trochę ze na temat tego, co nas czeka i jakie jest nasze zdanie w tej kwestii. Czy dobre rzeczy nas czekają, czy niekoniecznie. Tak zapraszam Was bardzo serdecznie i do kanału Hedosi Plus. Jeszcze Hedosi Plus macie w opisie i widzimy się 3 stycznia o godzinie 15. Mam nadzieję, że podcast wam się spodoba i w końcu po raz czwarty konkretnie spróbujemy ten podcast zrobić i tym razem będzie to próba udana. Dobra, już nic więcej nie mówię. Żegnamy się. Pa, pa.